Teraz wszystkiego będę mówiła, że nie zależy im na małżeństwie, że nie wiedziały, że on się oświadczy. No ja wiedziałam. No ja naprawdę wiedziałam i ja już nie mogłam się doczekać. Nad twoim pierścionkiem zaręczynowym pracowała twoja przyjaciółka. Tak, tak, wiesz co, bo Mikołaj tak... Słuchaj, miałaś przeciek, rozumiem. Miałam przeciek. Czyli tak, znała cię idealnie, wiedziała, o jakim pierścionku marzysz, jaki jest twój styl. To dlaczego go nie nosisz? Dlatego, że dostałam piękne perły i chciałam się pochwalić, jakie mam piękne perły. Wiesz, a teraz mnie zawstydziłaś, powinnam chyba na taką okazję założyć mój zaręczynowy. Najważniejsza w dniu jej ślubu była pogoda. I to właśnie z jej powodu miała aż dwa terminy uroczystości. Kiedy, komu i jak powiedziała tak? Zapraszam na rozmowę z Natalią Klimas-Bober. Natalia, bardzo się cieszę, że znalazłaś czas, żeby tutaj do mnie dotrzeć, bo po pierwsze większość czasu spędzasz na Mazurach, więc miałaś kawałek, a po drugie jesteś mamą dwójki malutkich dziewczynek. No malutkich, no malutkich. Więc przy takich maluszkach znalezienie czasu wiem, że graniczy z cudem. No ty wiesz, tak, zdecydowanie. Dziękuję za zaproszenie. Znaczy nie wiem, jak to jest z dwójką, ale mam nadzieję, że się dowiem. Ja też mam nadzieję, że się dowiesz, Izo. Od ciebie, porozmawiamy z tym. Dobrze, mogę powiedzieć. Natalko, chciałabym zacząć od początku, bo wydaje mi się, że ty żyjesz w takiej bajce, w jakimś takim cudownym związku, takim bardzo bezpiecznym, oddalonym od tego życia publicznego. Mam wrażenie, że czerpiesz z tego dużo radości, jakiegoś takiego komfortu i wolności. I chciałam zapytać, czy faktycznie to, że żyjesz na Mazurach, spowodowało, że jesteś szczęśliwsza, że masz, nie wiem, bardziej zgraną i spokojną rodzinę, czy masz wrażenie, że nie, że odnalazłabyś ten spokój wszędzie? Słuchaj, ja żyję teraz, można powiedzieć, prawie, że żyję na Mazurach ze względu na pandemię. Jednak normalnie, wiesz, to musimy być w Warszawie co najmniej połowę czasu. Okay. A nawet jak jest tak zwana robota, to dużo więcej. Ale dzięki pandemii, która jest może i przekleństwem z wielu względów, dla nas była też trochę błogosławieństwem, bo zeszły rok spędziliśmy w znacznej części na wsi. I tam faktycznie jest nasz raj. Tam jest spokój, tam jest piękno, tam jest przyroda. Tam nasze dzieci są szczęśliwe. Tam, wiesz, wystawiam wózek z Hanusią na taras i jest najczystsze powietrze. No wiesz, to jest super. My się tam czujemy też fajnie, dlatego że to nie jest takie bez odludzie, jak się niektórym wydaje. Mamy mnóstwo znajomych tam. Tam, wiesz, życie towarzyskie się toczy i to też jest bardzo przyjemne, bo na takim odludziu to też po pewnym czasie jest nuda. Ale bardzo ładnie to powiedziałaś, że mam taki związek. Rzeczywiście tak bym też to opisała. Jest to związek, w którym czuję się bezpiecznie i to jest niezwykle przyjemne uczucie. I wcześniej chyba tego uczucia nie zaznałam. Musiałaś pojechać aż na Mazur, żeby znaleźć swojego męża. Jezu, Iza, no naprawdę. Obudziłam się, miałam 33 lata, był sierpień, obudziłam się rano. To był bardzo trudny czas z wielu względów, nie będę wchodzić w szczegóły, ale obudziłam się i pomyślałam sobie, no i co, jak ja to zrobię? Jak ja to zrobię, żeby poznać kogoś, kto naprawdę nie będzie, nie wiem, na siłę jakimś, tylko będzie wielką moją miłością, tak go poznać, żeby się jeszcze nacieszyć byciem razem, potem się zaręczyć tak, żeby jeszcze tym narzeczeństwem się nacieszyć, potem wziąć na nie ślub i potem szybko zajść w ciążę. Zaraz kończy 34 lata. To było, wiesz, sierpień, czyli za chwilę skończyłam 34 lata. Jak ja to zrobię? Jezus Maria, jestem sama. I to był straszny dzień. I dzwoni do mnie koleżanka, mówi, przyjeżdżaj na Mazurę. Jest impreza. Urodziny naszego kolegi, przyjeżdżaj, wszyscy siedzą na łódkach, jest wesoło, jest fajnie. Ja mówię, no to ja mam innego do roboty. Wsiadłam w samochód, spakowałam plecaczek, wsiadłam w samochód, pojechałam na Mazury. No i co? No i na Mazurach napatoczył się pewien Mikołaj. Święty Mikołaj! Święty Mikołaj się napatoczył. Zobaczyłam go, wiesz, on jest bardzo wysoki. Ja nigdy nie miałam wysokiego chłopaka w życiu swoim. Zawsze miałam takich albo swojego wzrostu, albo troszkę niższych. Więc uwierz mi, jak go zobaczyłam, mówię, żyjemy. Wiesz, ja otrzepałam. Siedziałam niby spokojna, no ale oczka mi się zaświeciły. No i co? No i reszta to, wiesz, historia.
historia. Natalia, czy to była taka miłość od pierwszego wejrzenia? Możesz to tak teraz podsumować? Czy te początki były trudne? Czy tam były jakieś wpadeczki na początku? Iza, to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to był mój pierwszy związek w życiu. Zawsze ja miałam poza Mikołajem dwa poważne związki, takie kilkuletnie. I te związki rozpoczynały się wulkanem namiętności, miłości, emocji i takim, no właśnie taki wulkan to był. A w przypadku Mikołaja to było zupełnie inaczej. Ja opowiadałam mojej mamie, mówię, wiesz, tak inaczej, tak powoli to wszystko się dzieje i tak jakoś, taka się czuję w tym spokojniejsza, dojrzalsza, bezpieczniejsza w tych emocjach, w tej relacji z nim. I moja mama już wtedy miała totalne przeczucie, wiesz, że to jest właśnie w moim przypadku, bo są ludzie, którzy całe życie mają nudę i potem jak się dzieje taki wulkan, to właśnie znak, że to jest to. To u mnie to było odwrotnie. U mnie to, że to się działo tak spokojniej, było zwiastunem tego, że to może być to, o co chodzi. Na tobie Mikołaj zrobił świetne wrażenie, a kiedy on ciebie zobaczył pierwszy raz, wiesz, jak to z jego strony wyglądało? Rozmawialiście kiedyś o tym? Tak, słuchaj, to było tak, bo wtedy, kiedy przyjechałam na tą imprezę w sierpniu, to ja go tak widziałam może ze dwa razy w Gałkowie, ale dwa miesiące wcześniej na Gałkowo Masters u Karoliny, jakoś tak się poznaliśmy bardzo pobieżnie i on w pewnym momencie do mnie podszedł, to był konkurs kapeluszy, więc ja miałam takie pawie na głowie, nie wiem jak inaczej to opisać, bo to były pawie na głowie po prostu. I ja z tymi pawiami na głowie, przejęta sobą, on podchodzi, obok mnie stała moja przyjaciółka i tak mnie, a ja wiesz, co? A podchodzi ten przystojny, wysoki mężczyzna i coś zagaduje. No wiesz, mamy mnóstwo wspólnych znajomych, więc wszyscy ze sobą rozmawiają. Stoimy przy tych wysokich, koktajlowych stolikach. I on coś do mnie zagaduje. I Anka do mnie, a ja... czekaj, wiesz co, przepraszam cię. Ja mówię do niego. Aha. Przepraszam cię, wiesz co, bo ja muszę zrobić selfie. Świetny pomysł na podróż, Natalia. W ogóle świetny tekst. Muszę sobie zrobić selfie, wiesz, bo ta projektantka tego kapelusza, po prostu rozumiesz, przepraszam na chwilę. O, dobrze. I odszedł sobie. Aha. Celebrytka, idiotka, taka po prostu. Ja mówię, Anka mówi, czy ty możesz mi wyjaśnić tę sytuację? Ja mówię, nie, no co, no poczekaj, no muszę zrobić zdjęcie dla tej pani, która mi zrobiła ten kapelusz. No, a potem do niego się odezwę. Musi ale być można być idiotką po prostu. Ale słuchaj, tak miało być. Tak ale miało poczekaj, być. Ale zobacz, jeżeli ta sytuacja go w ogóle nie zraziła. Ale zraziła. Tak? Ale nie do końca, bo kolejnym razem, jak się spotkaliście, no tak, znowu podszedł. Dzięki Bogu, dzięki Bogu. Czyli jak ty musiałaś mu się podobać? No, tak, dzięki Bogu za to. Bo jak sobie przypomnę swoje zachowanie, to naprawdę był to skandal. Ale powiem ci... Ale jak fajnie, że masz taką, wiesz, z perspektywy czasu taką świadomość, że kurczę, to co zrobiłam nie było dobre. Nie było to dobre. Jest to też świetna anegdota i myślę, ale on że... to tak dobrze pamięta jak ty, czy tylko ty masz takie wrażenie, Boże, zrobiłam z siebie idiotkę? Nie, on to pamięta. Czy on to pamięta? On to pamięta. Jesteście tego samego zdania, tak? Tak, jesteśmy tego samego zdania. Moje zachowanie było karygodne. Ale wiesz, dobrze, że tak się stało, tak miało być, to było przeznaczenie, dlatego że on wtedy jeszcze się rozstawał. Okej. I jak się spotkaliśmy potem w sierpniu, on był zupełnie wolny. Sama rozumiesz, dlaczego tak się musiał wydarzyć. Czyli po prostu wszechświat wam sprzyjał. Po prostu. Nawet twoje błędy były zaplanowane. Tak, tak, nawet moje wpadki żenujące. Natalia, no to jak wyglądało to drugie podejście? W sierpniu, później. No już mniej kompromitująco z mojego punktu widzenia. Słuchaj, to było tak, była wieczorem ta impreza, wszyscy nasi znajomi, wspólni i on zachowywał się jak prawdziwy dżentelmen, wiesz, przez cały wieczór i to było dla mnie, wiesz, jacy bywają mężczyźni w dzisiejszych czasach, różnie to bywa. Którymi zachowaniami się tak urzekł? No i słuchaj, i to było tak. Wróciliśmy do Warszawy, byliśmy już jakby wymienieni numerami telefonów i w poniedziałek rano, o 10 rano, dzwoni telefon.
Po tym weekendzie, tak? Po weekendzie, a widzieliśmy się w niedzielę wieczorem, no bo wracaliśmy razem wszyscy z Mazur. I ja mówię, jak to? Przecież byłam przygotowana na to, że będzie wiadomość tekstowa za 3 dni na zasadzie hej. Co słychać? Co słychać? Wiesz, tak jak faceci potrafią tak tygodniami pisać do ciebie bez sensu. Tak, nic to nie wnosi. Nic to nie wnosi i jesteś nadal singielką i jest w ogóle frustracja. Ja mówię, dzwonię do Anki, mówię, Ania, on do mnie zadzwonił. Ona mówi, no ty chyba sobie żartujesz, jak to zadzwonił? Przecież dopiero się widzieliście wczoraj wieczorem. Mhm. A on dzwoni, mówi, jak się masz, co słychać, kiedy się widzimy, czy jesteś wolna dzisiaj wieczorem. Czyli konkret. Konkret. Kocham to. Rozumiesz? Tak. Ja mówię, matko jedyna, to jest facet, który chce mnie zobaczyć. On, słuchaj, w międzyczasie jeszcze poprzedniego dnia tam obejrzał mi samochód, mówi, to musimy naprawić, musimy ci zrobić kontrolę techniczną, tu ci muszę wymienić. Ja mówię, Jezus Maria, co to jest w ogóle za człowiek wspaniały? Słuchaj, i on mówi, dobra, to dzisiaj się umawiamy tu i tu, potem idziemy na kolację, super. Czy ciebie to nie przeraziło, że... Przeraziłoby 5 razy wcześniej, jak byłam głupia. Jak byłam głupia i lubiłam gierki, lubiłam niepewność i szukałam adrenaliny. Okay. Ale ja już byłam, miałam trochę oleju w głowie, Iza. Troszeczkę. Ja już wiedziałam, że to jest facet, który wie, czego chce i to jest facet, który nie będzie mnie zwodził, który nie będzie obiecywał, a potem nie dotrzymywał tych obietnic. Że to jest, wiesz, mój Mikołaj jest trochę z innej epoki. Mimo, że jest tylko 6 lat starszy ode mnie, on się czasami zachowuje, jakby był 15 lat starszy ode mnie. On jest po prostu odpowiedzialnym gościem. Wiesz, o co chodzi? Powiedz, że zachowuje się, jakby był 25 lat od ciebie starszy. Proszę, bo tak jest u mnie. U ciebie 25? Tak. Kurczę, nieźle. No tak, ale wy jesteście jak? No właśnie, jesteście... tak jak mówisz, to też sposób, w jaki my się poznawaliśmy z moim mężem, też był taki. I tym, czym mnie urzekł, to było właśnie dokładnie to, że był na wskroś męski, dżentelmeński. Miał właśnie te takie zachowania nie z tej epoki, pod tytułem otwieranie drzwi do auta, ale nie pierwszego dnia, tylko prawie od 10 lat. Tak, tak. Wiesz, i właśnie takim konkretem, że on przyszedł i mnie zdobył. I on był tak przekonany o tym, że chce być ze mną, że ja po prostu w to szłam, wiesz, jak księżniczka, trochę na ślepo, trochę po omacku, ale tak naprawdę o tym marzyłam, bo w swoich poprzednich związkach miałam wrażenie, że ja jestem motorem, że ja organizatorem jestem, że ja muszę o wszystko zadbać, a najlepiej jeszcze wszystko sfinansować. I to by było bomba. A tutaj nagle, wiesz, przyszedł facet. Facet. Facet, po prostu konkret. Facet. Czyli przeżyłaś dokładnie to samo. Jezu, to jest taka bajka. To było tak... To było jak powiew świeżego powietrza i to było... to był jakiś cud, wiesz. My się znaleźliśmy w takim momencie oboje, kiedy... Dokładnie wtedy, kiedy mieliśmy się spotkać, się spotkaliśmy. Kiedy byliśmy na to w pełni gotowi. Natalia, ale... można chyba zaryzykować stwierdzenie, że ty jesteś tradycjonalistką i zależało ci bardzo na tym, żeby zachować taką odpowiednią kolejność. Powiedziałaś o tym na samym początku, że byłaś singielką, a chciałaś mieć faceta, potem zaręczyny, potem ślub, potem dzieci. Ale, słuchaj... Ale czy on był osobą, której też na tym zależało? Po pierwsze, ja nie byłam kiedyś taka. Ja żyłam jak cygan przez wiele, wiele lat, wiesz, ja żyłam sama w Nowym Jorku. Wiesz, dorabiałam sobie jako studentka kelnerowaniem, wiesz, walczyłam, żeby grać, grałam w teatrze, wiesz, ja sobie sama radziłam strasznie, strasznie długo. I w pewnym momencie już miałam dosyć tego cygańskiego życia i bardzo chciałam, żeby moje życie, bardzo chciałam ten etap tak trochę mieszczańsko, tak trochę porządnie, tak trochę jak Bóg przykazał. Wiesz, o co chodzi? Może, wiesz, może się nie powinna tego przyznawać, bo to nie jest modne o tym mówić. Teraz wszystkie kobiety mówią, że nie zależy im na małżeństwie, że nie wiedziały, że on się oświadczy. No ja wiedziałam. No ja naprawdę wiedziałam i ja już nie mogłam się doczekać. Tyle go razy naciskałam, że wiedziałam, że kiedyś się tego dojdzie. Może nie naciskałam, Iza, ale ja mu dawałam do zrozumienia, o czym marzę. Ja sobie wyobrażam, że ty dawałaś do zrozumienia. A on, czy on marzył o tym, żeby... Ja nie wiem, czy mężczyźni tak o tym marzą jak my. Myślę, że on marzył o tym, żebym ja była szczęśliwa. No i to jest fajne. To jest fajne. Ile czasu minęło od tego waszego momentu, kiedy zaczęliście być razem? Kiedy już ciebie zdobył, kiedy poczułaś, że zadbał o ciebie i o samochód, czyli jesteście rodziną, do momentu, kiedy się oświadczył? Iza, jaki to był okres? Wiesz, jak to było? To było tak.
poznaliśmy się w sierpniu. Aha. Rok później w sierpniu się zaręczyliśmy. Rok później w czerwcu wzięliśmy ślub. Mhm. I rok później w lipcu urodziła się Zuzia. To ładnie. Rozumiesz? Czyli ideał. Tak, jak sobie to w najśmielszych snach wymarzyłam. Po prostu facet, który po prostu spełnił moje marzenia, jedno po drugim. Wiesz, ja tak o nim mówię teraz, tak sobie myślę, właściwie czemu ja mu tak, wiesz, tak go wychwalam, on mnie tak wkurza czasami i zawierzę, że jesteśmy ileś lat po ślubie i zaręczynach, uwierz mi, że bywa różnie. Ale muszę przyznać, że kurczę, dobrze trafiłam. Rozumiem, że tych zaręczyn się spodziewałaś. Troszkę tak. Troszeczkę tak. Poczekaj, ale zwłaszcza chyba mogłaś się ich spodziewać, że nad twoim piersiąkiem zaręczynowym pracowała twoja przyjaciółka. Tak, tak, wiesz co, bo Mikołaj tak... słuchaj. Miałaś przeciek, rozumiem. Miałam przeciek i faktycznie mój mąż, wiesz, ja mam moja jedna z najbliższych przyjaciółek, Sara, która jest jeszcze przyjaciółką z Nowego Jorku, ona jest Amerykanką, ale ona się zakochała we Francuzie i przeniosła się do Paryża, więc jest dużo bliżej teraz mnie. I ona robi piękną biżuterię. I Mikołaj słusznie złożył to, no, coś wspaniałego, jeszcze tego wszystkiego moja przyjaciółka zaprojektowała ten pierścionek. No i tak, miałam przeciek, no, co wam powiem, miałam przeciek. Czyli tak, znała cię idealnie, wiedziała, o jakim pierścionku marzysz, jaki jest twój styl, więc tutaj nie było miejsca na żadną wpadkę. Tak. Czyli jak po prostu on otworzył to pudełeczko, patrzysz, mówisz, bomba. Najprostszy, najbardziej taki klasyczny, taki jak sobie wymarzyłam. To dlaczego go nie nosisz? Wiesz co, dobre pytanie. Dlatego, że dostałam piękne perły i chciałam się pochwalić, jakie mam piękne perły. Wiesz, a teraz mnie zawstydziłaś, powinnam chyba na taką okazję założyć mój zaręczynowy. Ale chyba obrączka jest. Obrączka jest. Ale wiesz, no takie piękne perły dostałam, że chciałam się pochwalić, wiesz. No to dobrze, że miałaś okazję. powiedz mi, jak wyglądały te zaręczyny? Słuchaj, nasze zaręczyny były znowu na Mazurach, na tarasie. Nasze trzy pieski były razem z nami i to się wydarzyło tak po prostu, tak naturalnie i tak... Wiesz, Mikołaj ma to do siebie, że nie jest... Jest też moim pierwszym partnerem, który nie jest urodzonym romantykiem. On nie ma tak gadane, jak ja jestem przyzwyczajona, byłam przyzwyczajona. Czyli mniej gada, więcej robi. Mniej gada, więcej robi. I tak, prawda? Najlepiej. O to chodzi, najlepiej. Ale te słowa, ja potrafiłam w tych słowach się trochę zagubić, zakochać i pójść w to, ale nie zawsze za tym idzie, wiesz, konkret. Więc Mikołaj nie zrobił najpiękniejszego przemówienia, najbardziej romantycznego. Wiesz, to jest człowiek, który bywa nawet być może odrobinę nieśmiały w takich sytuacjach, ale tym bardziej to wszystko było takie prawdziwe i nasze i tak jak trzeba. Ale czy klęczał? Tak, klęczał. Klęczał. No i wiesz, to była ciepły wieczór. Na naszym tarasie, wiesz, rośnie grusza nasza, pod którą potem tańczyliśmy nasz pierwszy taniec. No więc to wszystko tak się łączy fajnie na tych Mazurach. Wasz ślub, tak jak zaręczyny, miał właśnie tam swoje tak. miejsce. Czy ty w ogóle zastanawiałaś się nad tym, gdzie mieć swój ślub i wesele? Czy to była oczywista oczywistość, że będą to Mazury i wasz dom?
To chyba była dosyć szybko oczywista oczywistość, ze względu na to, że chcieliśmy, żeby to była bardzo mała ceremonia. Mhm. Wiesz, ja trochę chyba nie miałam ciśnienia na duże wesele, nie miałam ciśnienia, żeby się odchudzać do gorsetów i wiesz, męczyć się w szpilkach i przejmować się tym, co powiedzą znajomi, których muszę zaprosić, ale którzy niekoniecznie dobrze mi życzą. Mhm. Martwić się, wiesz, tłumem ludzi, którzy tam przyjadą. Chciałam, żeby to było, żeby była tylko rodzina. I Mikołaj totalnie miał to samo. Chciałam mieć romantyczno boho, wygodną sukienkę. O twoją suknię zadbała twoja mama. Moja mama. I ta suknia, byłam nią, nadal ją kocham i kocham patrzeć na te zdjęcia, jak ona tak powiewa, bo tam, wiesz, ileś tam warstw tego muślinu. Więc ona tak na tym wietrze, moja mama tak wymyśliła, że to będzie tak powiewało na tym wietrze, wiesz, na tym tarasie i na tym, i pod tym dębem, pod którym mieliśmy przysięgę, bo na naszej działce rośnie 300 albo 400 nawet letni dąb. Naprawdę wielkie, wielkie drzewo. I przystroiłyśmy to drzewo kwiatami świeżymi. No wiesz, przyjechało naprawdę dużo świeżych kwiatów. Dwie ciężarówki. Tak, tak. I przystroiłyśmy go białymi kwiatami. Ale poczekaj, mówisz, przystroiłyśmy ty i mama? No i jeszcze miałyśmy dwie panie do pomocy. Oczywiście. Czyli na swoje barki wzięłaś całą organizację? No wiesz, miałam panią do pomocy, ale nie chcę mówić źle o nikim, ale jednak to nie zostało ogarnięte przez nią. Okej. Okay. Zasadniczo musiałaś się włączyć. No musiałam się bardzo włączyć, musiała moja mama też zająć się całymi kwiatami, bo też tam te panie nie uniosły tego tematu. Wiesz, ja do tematu ślubu nie podeszłam tak profesjonalnie i tak z taką, wiesz, no pewnie tak jak ty podeszłaś, czyli że to jest całe przedsięwzięcie większe. Ja miałam takie nie tak domowo, na luzie. No jednak to ale trzeba jednak trochę miało być pięknie i musi człowiek to ogarnąć. Tak naprawdę już teraz widzisz, że z doświadczenia, że bez znaczenia, czy zaprosisz 20 osób, czy 200, pewna organizacja jest taka sama. Tak, tak, tak. Nie zdawałaś sobie z tego sprawy, co? Nie, pewnie nie, wiesz. I być może małą do tego przykładałam wagę. Jakoś tak bardziej się koncentrowałam, jakoś tak się wyluzowałam, nie wiem właściwie dlaczego. Nie, no będzie super, będzie domowo, będzie rodzina, będzie naturalnie ekstra. Wyjdzie samo. Naturalnie wszystko wyjdzie. Ale ostatecznie wyszło pięknie i te kwiaty na tym drzewie, i te przeozdobione kwiatami krzesła białe. I wszędzie było dużo kwiatów, były białe balony, było tak, no było jednak ładnie, myślę. Sielsko? Tak sielsko, no tak sielsko. I jakoś tak bez zadęcia, wiesz, wszystkie dziewczyny miały płaskie buty, no bo po trawie nie będziesz w szpilkach zasuwać, prawda? Więc wszystkim było wygodnie, więc wszyscy tańczyli do rana. Nasz pierwszy taniec był przy zachodzie słońca na tarasie. No wiesz, to było naprawdę piękne. Kiedy organizuje się ślub w plenerze, już o co chcę zapytać, największym ryzykiem jest pogoda. Pogoda. Jak powiedziała kiedyś słynna pani minister, taki mamy klimat. Ciekawa jestem, czy zakładałaś jakieś takie wyjście awaryjne? Czy myślałaś sobie, dobra, jak zacznie padać, to ceremonię przeniosę do namiotu, albo że od rana będą mi budować namiot, jak będzie zła prognoza pogody, albo zrobimy to w domu. Jakie miałaś wyjście awaryjne? Jak się przygotowałaś na deszcz? I jak bardzo się bałaś deszczu? Iza, mi się to śniło ciągle. My żeśmy z tego względu zabukowali z naszą rodziną dwa terminy, rozumiesz? 9 i 23 czerwca. Ja mówię, trzymać terminy? Bo nie wiadomo, co będzie z pogodą. I oni, dobrze, dobrze, to te dwa weekendy trzymamy dla was. Czyli goście mieli dwie daty? Dwie daty. Dwie daty dostali w ale to maju. Nie była sytuacja pod tytułem musimy zmylić ewentualnie prasę, paparazzi. No nie, no naprawdę nie jestem Beyoncé, Iza, naprawdę, wiesz, nikt tam nie czatuje pod płotem, umówmy się. Co ty, nie? Po prostu zabezpieczaliście się tak, na wypadek złej pogody. Chodzi o pogodę i to rzeczywiście to był jedyny taki intensywny stres, który pamiętam z tamtego czasu.
W końcu odpuściliśmy 9 czerwca termin i zdecydowaliśmy się na 23. No i wiedzieliśmy, że takie bardziej dokładne prognozy pogody będą tydzień przed. Mhm. Czyli w sobotę był, no 5 dni przed. W sobotę był ślub, w poniedziałek mielibyśmy jakieś pojęcie takie bardziej szczegółowe, jaka będzie pogoda. No i to jeszcze były czasy, jak leżałam rano z kawą, a nie teraz za dziećmi biegam, wiesz. No więc, wiesz, o czym piękne mówię. Piękne wspomnienia. Piękne wspomnienia wolności. Leżę w łóżku rano, piję sobie kawkę, którą mój narzeczony mi przyniósł do łóżka. No i Mikołaj wchodzi do pokoju i widzę, że trzyma telefon. Aha. I patrzy się na mnie. Czyli to była zła wróżba. Tak. I ja mówię, co? 16 stopni i deszcz. A Natalia, ja po prostu przykrywa się kołdrą, mówi, nie chcę tego słyszeć. Tak, tak, ja, ale powiem ci szczerze, że trochę się jednak tym przejęłam. W sensie wymarzałam sobie, że to będzie wszystko jednak w słoneczku, wiesz. Inna energia, tak, inne tak. Światło, lepszy wygląd, lepsze zdjęcia. Natalia, to wszystko ma znaczenie i goście się lepiej czują i zabawa się lepiej układa. No jednak plener z deszczem... Nie, masakra. No więc ja spędziłam pół dnia w tym łóżku, patrząc w jeden punkt. I myślę sobie, właściwie, nie wiem, może przyniesiemy ten ślub, Mikołaj. Mówię, absolutnie nie ma takiej możliwości. Trzecia data, nie. Ja mówię, i potem po tych 6 godzinach w łóżku, na telefonie z mamą, z najbliższymi, ja mówię, dobra, no najwyżej zrobimy w domu przed kominkiem, będą świece, nie wiem, po prostu, trudno, no już będzie jak będzie. Mhm. Zakładając, że faktycznie było tak niewielu gości, pewnie zmieścilibyście się w domu, no było to jakieś wyjście tak, awaryjne. Tak. Ale nie byłoby to spełnienie marzeń. Nie. I budzimy się i w piątek wieczorem patrzymy na prognozy, no, że o 11 zaczyna lać. A wasz ślub zaplanowany był na? Na 15. Okej. Okay. Czyli wszystko już będzie pięknie mokre. Pięknie mokre, będzie to błocko pod tym dębem, te kwiaty zmoczone. Ta suknia w błocie. Ta suknia moja, ten musin w błocie, rozumiesz? Ja w tych sandałkach. Aha. Ja mówię, dobra, dajcie mi trochę wina. Jakoś ogarniemy tę sytuację. Tak. Budzimy się rano, no i nadal pokazuje, że już teraz o 12.30 zacznie lać. I nagle jakieś tam ostatnie przygotowania, stół, coś. I nagle wszyscy wychodzimy na taras i nagle chmury się rozstępują i wychodzi słońce. A jest 13. Ja mówię, jak to jest możliwe? I Mikołaj przychodzi, mówi, Natalia, i pokazuje, że jest cały dzień słońce. Troszeczkę chmur, cały dzień słońce, zero deszczu. I nasza fotografka zrobiła nam zdjęcie, jak my się wpatrujemy w ten telefon i mam takie miny. I skaczyłam z radości. Czyli po prostu słońce wyszło dla Natalii i Mikołaja tego dnia. Chyba trochę tak. To piękne! No. I wszystko dzięki temu się udało. Tak, ojej, tak. Powiedz mi, czy naprawdę największym stresem przy planowaniu waszego ślubu była prognoza pogody? Tak. Tak, bo to było coś, nad czym nie miałam w ogóle kontroli. Aha. Reszta to już... Jezu, dobra, już... Nie ma żadnych oceniających dupków. Nikt mnie tam, wiesz, nie obrobi mi, wiesz, że źle wyglądam w sukience, albo że jest niedobre jedzenie już. I tak sami życzliwi, więc... Najbardziej się denerwowałam o pogodę, no. Czy wy zdecydowaliście się na podróż poślubną? Wiesz co, mieliśmy ją odbyć, jakoś tak się wszystko potoczyło, że przenieśliśmy ją rok, a potem zaszłam w ciążę i ostatecznie, wiesz co, właśnie sobie przypomniałam, że właściwie ja nie miałam podróży ślubnej. Przepraszam bardzo. Mikołaj! Nie, to trzeba ogarnąć. Dzięki, Iza, że mi o tym przypomniałaś. Nie, ostatecznie nie miałam podróży ślubnej. No właśnie. No, to się musi wydarzyć. Marzenia. Gdzie one miałaby być? Och, takie najbardziej próżne to chyba Malediwy, bo jeszcze nie byłam. Ten błęd. Boże, musisz to nadrobić. No muszę, wiem. Wszyscy mówią, że muszę, że to najpiękniejsze miejsce na świecie. No. Takie, wiesz, jeszcze bardzo romantyczne, tak. Z mężem. Nagle podwójce dzieci, taki, nie wiem, moment dla was? Tak. Ja to widzę. Jak myślisz, ile musiałoby mieć twoje dziecko, żebyś mogła je zostawić i polecić no w tę podróż? Za 5 lat. Słuchaj, chyba możecie wykupić taki first minute, early bird. Będzie.
Dobra, za 5 lat poproszę bilet lotniczy na Malediwy. Jak moje dziecko już zostanie z babcią. Czyli do takiego... Moje dzieci. Do takiego, wiesz, zamknięcia klamrą całej tej historii miłosnej, no brakuje jeszcze tej wisienki na torcie w postaci podróży. Podróży, tak, poślubnej, to prawda. Słuchaj, może byś chciała zadzwonić do Mikołaja w tej sprawie, z nim porozmawiać? Nie ma problemu. Masz to jak w banku. Natalio, ponieważ ty tak bardzo marzyłaś o tym ślubie, to teraz chciałam, żebyś z perspektywy czasu mi powiedziała, czy ty widzisz różnicę w swoim związku, w swoim życiu? Czy ten ślub coś zmienił faktycznie? Iza, widziałam kiedyś taki klip twój z twoim mężem, który uważam jest tak świetny jest, i w ogóle tak cię podziwiam za to, że go wrzuciłaś, w którym on cię pyta, czy ma coś w zębach. Pamiętasz to? Pamiętam. Ja chciałam zabić osoby, które mi to wrzuciły. Ale wiesz, jak ja to zapamiętałam? Że to było jestem zszokowana. Tak fajne, że się odważyłaś, że tego nie wykasowałaś, że tego nie usunęłaś, że... To wiesz, nie no, to jest trochę nie, prawda? Nie, Natalia, to nie ja, wiesz. Ja bym to na pewno usunęła, ale świetnie, tak, kontynuuj. No, ale zostawiłaś to. Tak, ostatecznie tak. Słuchaj, to... Ja uważam, że takich treści na Instagramie powinno być dużo więcej, bo ja wtedy zobaczyłam, bo ja czasami też się czuję jak taka żona, co ciągle narzeka. Ale jak zobaczyłam, że ty potrafisz... I ty tak podpisałaś to, że no jednak... Jak ty to napisałaś? Jednak jestem typową żoną, coś takiego, tak, wiesz. Tak, tak. Słuchaj, no życie codzienne jakie jest? No, bywa proza różnie. Życia. Tak, proza życia. Ale stwierdzam, że... Minęło, jesteśmy razem 5 lat, stwierdzam, że jestem strasznie nadal zakochana w Mikołaju. Tak stwierdzam. Jestem, widzę go i tak szczerze, widzę go i myślę sobie, że to jest mój człowiek, no, naprawdę. Czego waszej rodzinie życzyć na przyszłość? Tego, co jest. Tego, żeby było tak, jak jest. Żeby było tyle szczęścia, ile jest. Tyle błogosławieństw. Żebyśmy mieli takie piękne życie, jakie mamy. Mamy bardzo dużo dane od losu. Ja chciałabym kiedyś z tych pieluch wyjść do świata. Trochę z tych pieluch, wyjść i zadziałać się zawodowo, zagrać coś jeszcze. Marzy mi się to i przyjdzie na to czas, więc tego możesz mi życzyć, jeśli masz ochotę. A poza tym mam wszystko, mamy wszystko i jeszcze więcej, naprawdę. No to moja droga, wielu sukcesów, jeszcze takiego spełnienia realizacji w twojej pasji, bo wiem, że ty kochasz to aktorstwo i to jest z tobą od zawsze. Tak. Więc mam nadzieję, że kiedyś za parę lat powiesz, Boże, już mam wrażenie, że zrobiłam wszystko w tej dziedzinie. Chociaż podobno aktorzy tak nigdy nie mówią. Nigdy, nigdy, nigdy. Co ty, nigdy. Ciekawa bardzo jestem, jak to będzie w twoim przypadku, więc będę dzwonić i pytać, robić update. Dzięki, dzięki. Dziękuję bardzo. Ci, kochana, za przyjście. Dzięki. To kiedy ten ślub? Na szczęście nie trzeba ci czarów, żeby mieć ślub jak ze snu. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz i kupisz na www.weddingdream.shop. Tu zrealizujesz każde ślubne marzenie. Nie możemy zagwarantować ci szczęścia w małżeństwie, ale gwarantujemy, że na Wedding Dream Shop znajdziesz wszystko, żeby stylowo wkroczyć w nowy etap życia. Jeśli spodobał ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.